jesteśmy taką specjalną drużyną, która cały czas goni króliczka, bo to jest nasze 6. zwycięstwo na wyjeździe. Mam na myśli ligę i mecz pucharowy. Nie potrafimy w sposób właściwy zdyskontować to na naszym boisku, ale też przyczyną naszych potknięć, nie chcę tutaj zganiać na boisko, ale będziemy mieli nową murawę, gdzie na boisku będziemy przynajmniej dwa razy naszym trenować, bo ja tam nie byłem 6 tygodni w ogóle, także są tylko mecze, nieważne. Ale ja się bardzo cieszę, że wygraliśmy kolejny mecz na wyjeździe, że tak jak powiedziałem w jednej z gazet, że na pytanie dziennikarza, kim zastąpimy Radaka Traorę, powiedziałem, że mamy innych zawodników, młodych, dzisiaj przykład 17-latka Ładaja, którego postaramy się zastąpić. Ja się bardzo cieszę, myślę, że do przerwy byliśmy zespołem zdecydowanie lepszym. Po przerwie być mocno w niektórych momentach cofnęliśmy się na własne przedpole, ale cierpliwość, myślę, i odpowiedzialność na boisku została nagrodzona. Przy bramce wyklepaliśmy w stylu hokejowym obronę ruchu Chorzów i myślę, że w sumie o tą jedną bramkę byliśmy lepsi. No przykro jest, przegraliśmy mecz, ale nie ma co tu ukrywać, przegraliśmy jak najbardziej zasłużenie. Byliśmy zespołem słabszym przede wszystkim. W przeciwieństwie do Lechii, nie wiem dlaczego tak się akurat złożyło, mało próbowaliśmy grać piłkę. Te próby nasze, dzikie podejmowane grą długą piłką od tyłu, były spalone, były skazane na niepowodzenie i w ogóle nie wiem skąd one się brały, no ale trudno, trzeba przeżyć gorycz porażki. Jeszcze raz mówię, porażka jak najbardziej zasłużona. Trzeba tylko pogratulować Lechii, a my musimy wyciągnąć wnioski z tego meczu. Marcin wczoraj sygnalizował w końcówce treningu, Marcin dostał w Gliwicach pod kolano i ma olbrzymiego krwiaka pod tym kolanem, to mu się rozlało i... Ale się okazuje, że w dniu dzisiejszym podczas rozgrzewki myśmy byli przygotowani na to, dlatego Lisowski grał się z zespołem. Że no... ciągnęła go ta noga i nie było sensu go w tym momencie puszczać do gry, tym bardziej nie mieliśmy tego zdiagnozowanego. No był duży krwiak, nie widać było tam... coś konkretnego, ale gdyby jeszcze Marcin się rozerwał, tak nie daj Boże, no to byłoby źle, dlatego decyzja o ściągnięciu jego i wprowadzeniu Pawła Lisowskiego. Był taki moment po wejściu, szczególnie przez parę minut Włodyki, Starzyńskiego i Jarka Piecha, że ruszyliśmy, stworzyliśmy sobie tam jedną, dwie sytuacje, może nie klarowne, ale coś tam się działo, ale generalnie no wejście rezerwowe wyglądało tak, jak na stały mecz, także myślę, że to nie jest akurat problem na dniu dzisiejszym.